Siema, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj, jak widzicie, będzie to zaproszenie na turniej, ale zanim przejdziemy do właściwej treści materiału, chciałbym bardzo serdecznie podziękować Wam wszystkim serdecznie za 900 subskrypcji. No i już ostatnia prosta do 1000, także jeżeli ktoś nie subskrybuje, no to bardzo serdecznie zachęcam, ponieważ przygotowujemy już kilka naprawdę ciekawych specjali na tę okazję, więc jeżeli chcecie zobaczyć je wcześniej, no to śmiało subskrybujcie. A ja już w tej chwili zacznę omawiać turniej, więc po pierwsze będzie się on odbywał 28 maja, czyli w ten piątek o godzinie 19. Jeżeli się orientujecie, no to wiecie, że w tych godzinach mamy streamy i stream będzie nadal, tyle że po prostu będziemy streamować turniej. Także myślę, że to będzie też bardzo ciekawe. Już tak zrobiliśmy raz, także postanowiliśmy, że zrobimy tak po raz drugi. Uwaga, jest to turniej z nagrodami. One są oczywiście od minimum 30 członków, także jeżeli chcecie, żeby te nagrody, naprawdę potężne nagrody się znalazły, no to dołączajcie. Chcemy mieć jak najwięcej ludzi i wtedy nam CD Projekt, bardzo dziękuję Paweł Burza w ogóle za te nagrody, nam je po prostu zasponsoruje. Także mam nadzieję, że przybędziecie licznie. A teraz pokażę Wam, jak do tego turnieju dołączyć. Chociaż jeszcze może zanim o tym, jak do turnieju dołączyć, to powiedzmy o formacie. Jest to format best of one, dwie talie i jeden ban, czyli wysyłacie dwie talie i jedną będziecie potem banować i jest to double elimination, czyli nawet jeżeli raz odpadniecie, to nic się jeszcze nie stało. Żeby definitywnie wylecieć z turnieju, trzeba przegrać dwukrotnie. Myślę, że jest to też naprawdę interesujący pomysł i pierwszy raz coś takiego testuję, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No i tak, jak dołączyć do turnieju? Pierwszy i najważniejszy warunek, trzeba dołączyć do naszego Discorda. Link jest tutaj, link jest tutaj, link będzie w opisie tego filmu, linki dajemy wszędzie. No i jak już dołączycie do naszego Discorda, to w zakładce turnieje jest kanał tekstowy zapisy na turniej i na tym kanale należy wpisać swój nick. My następnie Was do turnieju dodamy i symbolem, który będzie oznaczał, że już Was dodaliśmy, bo oczywiście no, nie będziemy tak zupełnie na bieżąco. My też mamy, powiedzmy, różne sprawy, ale będziemy co jakiś czas zaglądać na Discorda, czy ktoś nowy nie doszedł. To symbolem, że do turnieju przyjmujemy osobę, będzie po prostu reakcja kciuk w górę. I tyle. Także jak zobaczycie, że jest, zareagowaliśmy ja lub Swarek kciukiem w górę na Wasz nick, no to oznacza, że dodaliśmy Was do turnieju. A co trzeba zrobić potem, jak już do turnieju zostaniecie dołączeni? Jak już zostaniecie dołączeni do turnieju, to należy wysłać dwie talie, którymi chcielibyście zagrać. Przykładowo pokażę Wam, jak to zrobić. Niech to będzie na przykład Zginiesz Robaku. Klikacie prawym przyciskiem myszy na talię i macie tutaj taki piękny przycisk Udostępnij talię i w niego klikacie. Po kliknięciu przekierowani zostaniecie na taką stronę, gdzie ta talia Wam się wyświetli. Po prostu w tej chwili kopiujecie link i wrzucacie go tutaj, Ctrl-C, Ctrl-V i klikacie Save. Jak widzicie, talia została już tutaj dodana. Można w nią sobie bez problemu kliknąć i zobaczyć, jak ona jest, ponieważ gramy format otwarty. Także to tyle. Ewentualnie, jeżeli mielibyście jeszcze jakieś pytania, to zadawajcie te pytania także na Discordzie, konkretnie najlepiej na kanale Turnieje, ewentualnie na kanale Pytania. I chyba tyle. Także ja się już z Wami żegnam, do widzenia. No i cześć, no i mam nadzieję, że rzeczywiście dołączycie, bo chciałbym jednak zasponsorować te nagrody dla widzów. Siema.